dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa o tym, jakie postawy mamy przyjmować, aby być prawdziwie Jego uczniami. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Zanim jednak przyjrzymy się tym postawom, które przeszkadzają nam w pełni kroczyć za Panem Jezusem i postępować w uczniostwie, przyjrzymy się modelowi, jaki istniał za czasów Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus powoływał swoich uczniów. Słyszymy na kartach Ewangelii, że faryzeusze mieli swoich uczniów, Jan Chrzciciel gromadził wokół siebie swoich uczniów, Pan Jezus również gromadzi wokół siebie swoich uczniów. To gromadzenie się tych uczniów jest w tym celu, aby oni słuchali Jego nauki, przyjmowali ją do swojego serca, a później głosili i przekazywali innym. Ten model uczniostwa, mistrz i uczeń, polegał na tym, że uczniowie nie tylko zdobywali jakąś wiedzę, którą miał do przekazania nauczyciel. Oni obserwowali tego nauczyciela w jego zwykłych, prozaicznych czynnościach. Po prostu byli z nim każdego dnia. Obserwowali, jakie postawy on przyjmuje, jak reaguje na konkretne sytuacje, które przydarzają się w jego życiu. Pan Jezus chce, abyśmy my również właśnie przyjmując Jego naukę, starali się ją wdrażać w życie. Czyli od intelektu przyjmowali ją do serca, nawet jeśli wydaje nam się trudna na początku. Nawet jeśli są takie sytuacje w tej nauce, którymi nie potrafimy sobie poradzić, nie potrafimy ich wcielić w życie, abyśmy nie uciekali od nich, a starali się je przyjmować do serca. Bóg nie przechadza się w niebie nerwowo, patrząc na słupki swojej popularności na ziemi. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, że nie patrzy na to, ile ma lajków. On sam jest miłością, więc ma pełnię siebie. A to, że jest miłością, dlatego właśnie pragnie się sobą dzielić. Pragnie udzielać tego dobra, którym sam jest. Pan Jezus mówi o tym, że powinniśmy Jego miłować na pierwszym miejscu, też dlatego, że my sami stajemy się tacy, jak przedmiot naszej miłości, jak przedmiot naszego uwielbienia. Więc nasze uwielbienie, nasza miłość do Boga nic Jemu nie dodaje. Natomiast my w ten sposób stajemy się uczestnikami Jego natury, i przyjmując Jego Bożą naturę, naturę Jego boskiej miłości, jesteśmy w stanie prawdziwie kochać naszych bliskich. Bez jakiegoś tam egoizmu, bez zaspokajania jakichś potrzeb naszych podstawowych, jesteśmy w stanie prawdziwie ich kochać, czyli dawać miłość. Święty Franciszek powie takie słowa, że Panie, daj, abyśmy nie tyle szukali miłości, ile kochali innych. I my, kochając Boga, jesteśmy w stanie w ten sposób kochać bliźnich. Ten model właśnie uczniostwa, jak Pan Jezus nas zaprasza dzisiaj, prowadzi nas do tego, abyśmy wyruszyli w tą drogę. Jest to droga, na której nie ma wakacji, więc jakby to zaproszenie do uczniostwa jest aktualne cały czas, chcemy je przyjmować, nawet jeśli sprawia nam to jakieś trudności, nawet jeśli się zmagamy, nawet jeśli jest taki etap, że wydaje nam się, że nie postępujemy w tym uczniostwie, to staramy się nie schodzić z tej drogi, tylko wiernie kroczyć. I też pomocą dla nas w tym uczniostwie może być święty Paweł Apostoł, który w liście do Rzymian w 6 rozdziale, werset 11, kiedy opisuje taki obraz chrztu świętego i nowego życia chrześcijanina, daje nam taką wskazówkę w 11 wersecie, a mianowicie mówi tak: tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. I użyte tutaj słowo rozumiejcie oznacza wyobrażajcie, myślcie o sobie samych tak. Więc Bóg nas zaprasza, abyśmy prawdziwie myśleli o sobie, że jesteśmy Jego uczniami, a starali się to wdrażać przez serce do czynów, czego sobie i wszystkim Wam życzę.